Siema. Dzisiaj pierwsze wrażenia zestawu ferratowego do kuna. Dobra, jak wypożycza się zestaw, trzeba sprawdzić, czy nie ma żadnych przetarć. Ten zestaw jest na gumie, więc to nie lata tak. I tak, no, dużo fajniejszych jest zestawów, że to tak łatwo się nie wypina, nie? Trzeba tu przycisnąć i dopiero da się to wypiąć. Jak się puści, to się zapina z powrotem. Więc bez naciśnięcia tego z tyłu, to jest po prostu wygodnie jedną ręką zrobić. I wypinamy to. W momencie, jak wypożyczacie zawsze ląże, musicie sprawdzić stan taśmy. Nic nie jest przecierane, nie jest. Plus absorber. Absorber to jest to, co tak naprawdę wyłapie Wam całą siłę tego upadku. Okay, tutaj jest informacja pokazująca, że jeśli to nie jest zerwane, to znaczy, że nie było odpadnięcia. Nie jestem przyzwyczajony do tego modelu i wygląda to troszkę inaczej niż jestem przyzwyczajony, ale tak ma być. Więc w razie wypadku to ma zredukować tą energię i Cię uratować życie. Niekoniecznie uratować od jakiegoś złamania czy coś, no to tak w spinaczce to nie działa. To Cię tylko ratuje przed śmiercią. Dobra, jak to działa? To się po prostu pętelką, krawatem tak zwanym, zapina do tego i przekłada. To jest nieistotne w tym momencie. Model bardzo popularny i wygodny, często polecany na forach. Nie czekajcie nigdy przed wrześniem, żeby zakupić sobie zestaw ferratowy, bo wrzesień to jest duży sezon. Ludzie wyjeżdżają do Austrii, Włoch i innych miejsc, żeby się powspinać i wtedy to jest najgorszy moment na kupowanie. Po prostu sprzętu jest mało i zostają nie zawsze te najtańsze modele. Także tyle, jeśli chodzi o ten zestawik popularny okuna i do zobaczenia na ferratach.